Nowe regulacje dotyczące umów na czas określony, godzinowa płaca minimalna czy nowe wytyczne w przetargach publicznych. Zmiany w kodeksie pracy mają poprawić sytuację pracowników i wyeliminować patologie. Czy cel zostanie zrealizowany? Jakie znaczenie będą miały dla pracowników i pracodawców? O tym porozmawiam z gośćmi najnowszego odcinka Biznes Press Cafe, mecenas Moniką Gładoch oraz z redaktorem Piotrem Szumlewiczem. Od kilku tygodni obowiązują nowe przepisy kodeksu pracy. Jakie znaczenie będą miały te zmiany dla pracowników i pracodawców? O tym dziś z moimi gośćmi. Pani mecenas Monika Gładoch, dzień dobry. Dzień dobry. I pan redaktor Piotr Szumlewicz, dzień dobry. Dzień dobry. Pani minister Rafalska powiedziała tak. Za długo akceptowano nienormalne sytuacje na polskim rynku pracy. Czy to oznacza, że już teraz będziemy żyć w kraju mlekiem i miodem płynącym, zwłaszcza jeżeli chodzi o pracowników? No, zdecydowanie nie. Jest bardzo dużo patologii na polskim rynku pracy, umów śmieciowych, umów cywilnoprawnych, które nie powinny być umowami cywilnoprawnymi. Cały czas jest bardzo dużo, niestety w ostatnich latach to jest skala rosnąca. Łamania praw pracowniczych jest bardzo dużo. To, co rząd planuje na razie planuje, bardzo mało wchodzi w życie, no to są pewnego rodzaju korekty, dosyć drobne. W związku z tym to jest tak naprawdę początek długiej drogi. My cały czas czekamy przede wszystkim na jakieś ustawy, które pozwolą jednak ograniczyć znacznie umowy cywilnoprawny ich zakres i ograniczyć łamanie praw pracowniczych. A tu jest bardzo dużo do zrobienia. Są na przykład układy zbiorowe, których w Polsce prawie nie ma. To jest rzeczywiście ograniczenie umów zlecenia, więc tutaj to jest temat rzeka, ale na razie te propozycje rządowe częściej w dobrym kierunku, niemniej jednak no, to jest kropla w morzu potrzeb. Pani mecenas, jakie są te najważniejsze zmiany, jeżeli mówimy tutaj o zmianach, które już obowiązują? Zmiany są akurat poprzedniego rządu. To są zmiany dotyczące umów terminowych. Weszły w życie 22 lutego tego roku i one wbrew pozorom w pewnym zakresie są propracownicze, nie ulega wątpliwości. To jest limit 3 umów, 33 miesięcy, ale z drugiej strony zyskali na tym pracodawcy. Być może nie do końca zauważono bardzo istotną zmianę. Uchylenie jednego przepisu, który wymagał trwania, zawarcia umowy na okres powyżej 6 miesięcy i wpisania klauzuli o możliwości wypowiedzenia umowy zniknął z kodeksu pracy, co oznacza, że obecnie każda umowa na czas określony może być w dowolnym momencie wypowiedziana przez każdą ze stron bez potrzeby wpisywania takiego pisemnego oświadczenia przez strony. Wobec tego z jednej strony mamy faktycznie ograniczenie w przewlekaniu, w przewlekłości trwania tego rodzaju umów, ale z drugiej niezwykłą łatwość ich rozwiązywania. Jeszcze przed wdrożeniem tych nowych przepisów Sąd Najwyższy próbował ratować sytuację pracowników i poszedł takim nurtem cywilistycznym, to znaczy, jeżeli strony zawarły umowę na przykład na 4 lub 5 lat, to sąd założył, że ich celem było trwanie w tej relacji przez ten okres. Wobec tego stwierdził, że jakieś wyjątkowe okoliczności musiałyby spowodować wcześniejsze wypowiedzenie umowy. Przynajmniej kilka takich orzeczeń w tym właśnie sądzie się pojawiło. W praktyce one miały niestety niewielkie zastosowanie. Niestety, mówiąc oczywiście o interesie pracowników. One się po prostu nie przyjęły w praktyce relacji tych właśnie na rynku pracy. Natomiast w tej chwili wydaje się, że one po prostu nie będą miały zastosowania, bo to pokazuje, że według kodeksu pracy nie trzeba ani wyczekiwać 6 miesięcy, ani wpisywać jakichś szczególnych klauzul, ani umowa nie musi trwać powyżej 6 miesięcy. Wobec tego każdą w dowolnym momencie mogą stronę wypowiadać. I to jest jedyna rzecz, z której pracodawcy mogą się cieszyć? Czy tam jest jeszcze kilka innych? Ja nie wiem, czy się cieszyć, bo w ogóle wydaje mi się, że umowy terminowe, czy patrzymy na nie jako umowy prawa cywilnego, czy prawa pracy, powinny być może to zabrzmi paradoksalnie, ale nawet bardziej bezpieczne i stabilne niż umowy bezterminowe, które według przepisów można, jeżeli strony przewidzą okresy wypowiedzenia, właśnie wcześniej rozwiązywać. Natomiast na pewno dużym takim istotnym rozwiązaniem jest zmiana podejścia do umowy na okres próbny, którą można zawierać z jednym pracownikiem nawet kilkakrotnie, jeżeli będzie zatrudniany na nowe stanowisko pracy. To również po okresie 3 lat możliwość ponowienia umowy na okres próbny, nawet z tym samym pracodawcą. No to są zmiany rzeczywiście, które mają duże, istotne znaczenie, takie praktyczne. A z innych rozwiązań myślę, że dla pracodawców chyba najważniejsze będzie to też w tej zmianie, że chociażby okresy stażu pracowniczego liczymy od wejścia w życie noweli, czyli jakby nie nabija się ten okres zatrudnienia wcześniej, który wypracował sobie pracownik.
Ale tutaj także jakby pracodawcy podnoszą też kontekst ewidencjonowania czasu pracy, tak? Że tutaj będzie kłopot z wykazywaniem przepracowanych godzin. Ale to dotyczy dopiero projektu. Rozmawiamy o projekcie dotyczącym umów zlecenia, które miały być wykonywane według 12 zł brutto za godzinę. Rzeczywiście największy problem dotyczy ewidencjonowania i to jest chyba ten punkt najsłabszy tej propozycji, no bo chociażby uczciwości w ewidencjonowaniu i to po obu stronach i dotyczy to zleceniobiorcy i zleceniodawcy. I po drugie, co zrobić z pracownikami oddelegowywanymi do pracy, czyli na przykład przedstawicielami handlowymi, którzy w zasadzie mogą pracować na ryczałcie i takie rozwiązanie przewiduje kodeks pracy. Czy pracownicy mogą być zadowoleni? Ja mówię teraz w tej chwili zbiorczo i o tych przepisach, które już obowiązują, ale też o tych, które właśnie w projekcie są zapisane, czyli mają wejść, czyli minimalna stawka godzinowa, zmiany w przetargach, w zamówieniach publicznych. Czy pracownicy faktycznie mają teraz taką silną pozycję, że dyktują warunki pracodawcom? No to na pewno nie w Polsce. Jeszcze nie mówiłem, że na razie część to są w ogóle zarysy, część to są stosunkowo drobne zmiany, ale dobrze, że tutaj pani mecenas powiedziała o tym, że z naszej perspektywy, nawet w ograniczeniu umów na czas określony, są pewne kruczki. Z perspektywy mówię pracowników, że na przykład w ramach umów na czas określony będzie łatwo ich zwolnić, to oczywiście dla wielu pracowników korzystne nie jest. Natomiast my jako OPZZ i wszystkie związki zawodowe biły się o to, żeby rzeczywiście te umowy na czas określony ograniczyć. To jest blisko 30% umów mamy cały czas zdecydowanie pierwsze miejsce w Unii Europejskiej, jak chodzi o ten brak stabilności, jak chodzi o umowy etatowe, tak, 30% to strasznie dużo wszystkich umów, w związku z tym dobrze, że wreszcie przynajmniej troszkę się te umowy ograniczy. Myśmy się bili, żeby to nie było 33 miesiące, tylko 18, no trudno, ale jest to krok w dobrym kierunku niewątpliwie. Rzeczywiście tutaj pani wskazała, no są jak mówię pewne kruczki. Jeżeli chodzi o te 12 zł, no to my od 3 lat właściwie się bijemy o tą minimalną płacę godzinową. No związki chciały więcej. Myśmy chcieli nawet nie tyle więcej może, myśmy chcieli, żeby to było 12 zł w ramach etatów i 15 zł w ramach umów cywilno-prawnych, argumentując w ten sposób, że w ramach umów cywilnoprawnych pracownik opłaca te opłaty, które w ramach etatów część opłaca pracodawcą. Tu jest sporo tych opłat, to są różne szkolenia, to są badania okresowe, nie wiem, okulary albo soczewki, urlopy. No, sporo rzeczy tutaj by się znalazło. Rzeczywiście w ramach umów cywilnoprawnych no, pracownik jest, że tak powiem, na gorszej pozycji część opłat opłaca. Jeżeli chodzi o to ewidencjonowanie czasu pracy. Oczywiście sprawa może być pewne kontrowersje, szczególnie w niektórych zawodach, natomiast że kara grzywny. Tak, natomiast ja mam wrażenie i dlatego jestem zdecydowanie za tym, żeby jednak ewidencjonować. To jest kwestia i uczciwości pracodawcy i to jest pewien sygnał do ewentualnych procesów przed Państwową Inspekcją Pracy. No, jeżeli ma obowiązywać minimalna płaca godzinowa, a jednak moim zdaniem powinna we wszystkich dokładnie rodzajach umów obowiązywać, bo pytanie, dlaczego pracownik, który wykonuje daną pracę w ramach etatu ma otrzymywać więcej niż ten w ramach umowy zlecenia. W związku z tym no tutaj rzeczywiście jakoś trzeba to sprawdzać, ile ten pracownik pracuje. Tak na marginesie jeden przykład, jak ja na przykład no jestem dziennikarzem, zdarzało mi się być dziennikarzem etatowym i rzeczywiście nawet będąc dziennikarzem etatowym, ja w ramach etatu nie miałem czasu pracy określonego od do, tylko miałem zakres obowiązków w ramach tego etatu i rozumiem to w ten sposób, że gdybym na przykład uznał, że pracodawca daje mi zadania, które przekraczają czas pracy 40 godzin tygodniowo, nie mogę po prostu tego zrobić. Albo wychodzi, że nie mam nadgodziny i dostaję mniej pieniędzy, no to wtedy do Państwowej Inspekcji Pracy należy sprawdzenie, czy ja mam rację, czy pracodawca. W związku z tym ten argument, że czasem trudno jest ewidencjonować ten konkretny czas pracy, no to może się również odnośnie prac etatowych pojawić. Więc wydaje mi się, że to jest taki krok w kierunku tego, żeby po prostu móc sprawdzać, na ile rzeczywiście realnie ten pracownik dostaje te 12 zł za godzinę, bo ostatnie zdanie, no jednak jest pewnego rodzaju skandalem, że w Polsce cały czas kilkaset tysięcy ludzi nawet nie dostaje 10 za godzinę, tylko dostaje 5, 6 zł za godzinę, więc moim zdaniem no to o to chodzi, żeby wyeliminować i bo na przykład w sektorze ochrony właściwie 99% umów, jeśli nie 100, to po prostu powinny być etaty, bo jest miejsce, bo jest od do i tutaj te umowy zlecenia to jest po prostu nadużycie pracodawcy. Znaczy z pewnością wszystkie strony dialogu społecznego się zgodziły na to, że te nadużycia trzeba ograniczyć, ale czy to nie jest pani mecenas trochę takie produkowanie biurokracji dodatkowe, to ewidencjonowanie czasu pracy, bo zaraz powstaną problemy, jak to robić, kto to ma robić, jak zapisywać, do kogo przesyłać. Mówię od tego na początku, może zacznę, jak jest w prawie pracy.
Otóż nawet jeżeli się zatrudnia jednego pracownika, to trzeba prowadzić jego kartę czasu pracy. I teraz proszę pomyśleć, czy na tylu przedsiębiorców, którzy zatrudniają po kilka osób, po jedną osobę na etacie takim pracowniczym, czy rzeczywiście to jest robione. Według danych Inspekcji Pracy okazuje się, że ewidencja czasu pracy jest piętą achillesową. Po prostu wielu przedsiębiorców tego nie robi i nawet o tym nie wie, że powinno to robić. A teraz dojdzie jeszcze taki obowiązek po stronie zleceniodawców. To jest pierwsza rzecz, czyli aspekt w ogóle wiedzy na ten temat, tak jak pani wspomniała, jak to wykonywać, w jaki sposób to robić. No i druga rzecz, no niestety, ja mam duże obawy dotyczącej szarej strefy. Nie chcę polemizować z tym, ile osób rzeczywiście pracuje za kilka złotych, co jest obiektywnie nadużyciem i pewnego rodzaju wyzyskiem. Natomiast nie do końca przyjmę argumentację, że tak jest w każdym przypadku formalnie zgłaszanych tego typu oświadczeń, na przykład do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego, że szara strefa polega między innymi na zaniżaniu, celowym zaniżaniu zarobków przez obie strony i obie się na to godzą. Oczywiście odium spada na tego, który zatrudnia, ale zwróćmy uwagę, że ta druga strona za to dostaje więcej pieniędzy, do kieszeni, jak to mówią. Wobec tego to jest pewne przyzwolenie obu stron. Chciałabym się odnieść do sytuacji w Polsce na rynku pracy. Otóż całkiem niedawno uczestniczyłam w konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy, która odbyła się w Brukseli, na temat statusu klasy średniej w krajach Unii Europejskiej. Okazuje się, proszę Państwa, że wbrew pozorom my na tle innych krajów nie wyglądaliśmy wcale tak źle. I wcale rynek pracy nie jest aż tak niesamowicie patologiczny, jak się o nim opowiada. Na przykład usłyszałam tam, że w zasadzie poza Szwecją jest we wszystkich krajach coraz gorzej. Wobec tego, no oczywiście to nie tłumaczy sytuacji na polskim rynku pracy, ale na przykład w Portugalii 80% młodych pracowników ma wyłącznie umowy terminowe. W Polsce mimo wszystko ta skala jest wysoka, ale nie aż tak. Czyli są kraje w Europie, w których no nie ma się z czego cieszyć, ale bywa gorzej. Wszyscy uczestnicy panelu opowiadali, różnych paneli, opowiadali, że oni obserwują tendencję do pogarszania się sytuacji na rynku pracy. Być może wynikało to z tego, że zdecydowaną przewagę miał tak zwany czynnik związkowy podczas tych debat, ale niewątpliwie to pokazuje, że Polska nie jest jakimś wyjątkiem na tle tego, co się odbyło w ostatnich latach w Europie, przede wszystkim na rynkach pracy. No i jeszcze jedną rzecz chciałabym też przy okazji wyjaśnić. Otóż Państwowa Inspekcja Pracy nie ma żadnych uprawnień w zakresie przyznawania praw pracownikom. Takie rozwiązania dotyczą tylko sądu, czyli jeżeli ktoś, tak jak pan redaktor opowiadał, że nie miałby wypłaconych nadgodzin, on ich, tych pieniędzy nie dostanie od Inspekcji Pracy, ani nie dostanie jakiegokolwiek nakazu wypłaty od Inspekcji Pracy, a jedynie będzie wystąpienie w stosunku do pracodawcy, żeby prowadził należycie ewidencję, wywiązywał się z tego obowiązku, a pracownik zapewne zostanie pouczony, że mógłby wystąpić na drogę sądową z odpowiednim roszczeniem. Także Inspekcja Pracy jest wyłącznie organem kontrolnym. Natomiast jeżeli ktoś chce dochodzić swoich praw, wyłącznie przed sądem może to zrobić. Nie to... A czy to nie stało się też tak, że te kompetencje Inspekcji Pracy teraz zostały poszerzone? Może inaczej powiem. Od jakiegoś czasu jest taka tendencja, żeby Państwową Inspekcję Pracy zamienić w policję. Proszę Państwa, od początku istnienia to był organ kontrolny, ale to nie był organ jakiejś prewencji, przymusu państwowego i tak dalej. Raczej zadaniem Państwowej Inspekcji Pracy jest sprawdzanie, czy pracodawcy wykonują obowiązki. Ja bym powiedziała raczej takie miękkie oddziaływanie, bo są inne organy, są sądy, przecież mamy przepisy prawa karnego także dotyczące nieuczciwych zachowań na rynku pracy. To nie dotyczy Inspekcji Pracy. Inspekcja ma trochę inne zadanie. Ona ma przede wszystkim pilnować, czy osoby do tego zobowiązane przestrzegają swoich obowiązków, jak to robią. I kierować ewentualnie wystąpienia albo w wyjątkowych sytuacjach nakazy w stosunku do tych właśnie, którzy nie wykonują tych obowiązków. Inspekcja Pracy, ta dyskusja wokół która toczy się wokół tej instytucji, przede wszystkim polega na tym, że przynajmniej tak ja to odbieram. Strona tak zwana pracownicza, ogólnie ją nazywam, widziałaby właśnie w inspekcji taki organ, żeby całe zło naprawić. Inspekcja Pracy tego nie zrobi, bo od tego są sądy, jest wymiar sprawiedliwości, w sytuacjach, mówię, patologicznych nawet prokuratura, ale nie Inspekcja Pracy.
nawet nie ma takich możliwości kadrowych, a poza tym kompetencje dotyczące czasu kontroli, terminu kontroli, długości, możliwości wchodzenia bez specjalnego upoważnienia czy uprzedzenia. To są kwestie tak naprawdę, które pokazują, że chcielibyśmy, żeby ktoś w Polsce miał takie uprawnienia, żeby te patologie naprawił, a to się tak nie stanie, bo organy administracji sobie z tym nie mogą poradzić i nie poradzą, od tego jest wymiar sprawiedliwości. Już dopuszczam do głosu pana, panie redaktorze, tylko chciałam jeszcze zapytać odnośnie tych grzywien, które ewentualnie mogą być nałożone na pracodawcę. Czy to inspekcja pracy takie grzywny będzie nakładała? Czy mandaty są w tej chwili także 1000 złotowe, nawet chyba najwyższe. Do 30 tysięcy. Grzywna według kodeksu pracy, i to już od 10 lat, jest od 1000 do 30 tysięcy, więc jeżeli naruszenie prawa jest rzeczywiście ciężkie, to wtedy inspektor pracy kieruje do sądu wykroczeń odpowiednią informację, wniosek o sprawdzenie tej sprawy, wtedy zagrożenie jest nawet 30 tysięcy. Ja tylko mam pewną wątpliwość, jeżeli chodzi o takie... o swobodę przedsiębiorców, jeżeli chodzi o ich podpisywanie umowy, o umowy z pracownikami. Czy tutaj ta swoboda zawierania umów jednak nie jest naruszona? W prawie pracy mamy bardzo ograniczoną swobodę zawierania umów, bo jest taka zasada jednostronnego obowiązywania norm prawa pracy. Ona się nazywa naukowo semi-imperatywny charakter norm prawa pracy. Polega to na tym, że to minimum, które tworzą przepisy prawa pracy, musi obowiązywać między stronami. I to minimum może wynikać z przepisów powszechnych, takich kodeks pracy, ustawy, ale także z układów zbiorowych pracy i innych szczególnych źródeł prawa, czyli regulaminu wynagradzania, porozumień zbiorowych itd. To jest taki mechanizm, który w sytuacji, kiedy brakuje na przykład minimalnej kwoty wynagrodzenia, pozwala na uzupełnienie. Jeżeli pracownik ma wydłużony czas pracy, to wtedy ma prawo do wynagrodzenia, do dodatku itd., itd. Jeżeli nie udzielano mu urlopu, to jego urlop nie przepada, co najwyżej po 3 latach się przedawnia. Także jest taki mechanizm wyrównywania szansy, którą według prawa pracy stroną słabszą jest pracownik i to jest właśnie zagwarantowanie tego minimum. Panie redaktorze, pan się chciał odnieść tak, w pewnym momencie. Krótki ad vocem, no oczywiście, może nie jest w Polsce najgorzej, ale to nie pociesza nas tak bardzo, że w Portugalii pod pewnymi względami jest gorzej. Zresztą na pewnych obszarach w Polsce jest najgorzej. No, jeżeli chodzi o umowy na czas określony, wspominałem, najwięcej w Unii Europejskiej, jak chodzi o układy zbiorowe, szczególnie branżowe, ich w Polsce praktycznie nie ma. Najgorzej w Unii Europejskiej, jak chodzi o czas pracy w wymiarze rocznym, średni, no to w Polsce również obok bodaj Greków i Węgrów pracujemy najdłużej w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o odsetek biednych pracujących w Polsce, no nie jesteśmy pierwsi, ale bijemy znaczną część krajów, które są na podobnym poziomie co my. Niestety ten odsetek biednych pracujących rośnie. W związku z tym rzeczywiście na kilku przynajmniej ważnych obszarach nie wygląda to najweselej. Za rządów Platformy PSL rzeczywiście mieliśmy do czynienia z takim, ja bym powiedział, pełzającym uelastycznianiem rynku pracy. No, to, co wyższe związki zawodowe zawiesiły swój udział w Komisji Trójstronnej. Tak? Ten okres rozliczeniowy czasu pracy, no to też były zmiany niekorzystne dla pracowników. To rozlewanie się umów cywilnoprawnych, które ma miejsce od paru lat, rośnie i skala jednak, trudno temu zaprzeczyć, rośnie również skala pracowników, którzy zarabiają poniżej płacy minimalnej lub na jej granicy, więc tych zjawisk niekorzystnych dla pracowników jest bardzo dużo. I teraz my się zastanawiamy, jak temu przeciwdziałać. Rzeczywiście ze złem tego świata jedną ustawą czy dwoma nie da się wygrać, niemniej jednak no naszym zadaniem i zadaniem demokratycznego państwa jest, żeby z tymi patologiami walczyć. W większości krajów Unii Europejskiej walkę z patologiami do pewnego stopnia na siebie biorą związki zawodowe, tudzież one w porozumieniu z pracodawcami podpisują no właśnie układy zbiorowe, o których mówiłem. Ale dobrze by było, gdyby jednak się skonsolidowały, nie tylko, były tak rozdrobnione. No tak, ale pracodawcy też w Polsce nie mają reprezentatywności, my nie mamy często z kim rozmawiać. To jest temat rzeka, no niemniej jednak w jednym zdaniu w Polsce na poziomie branżowym tego dialogu w zasadzie nie ma i w związku z tym on jest przede wszystkim na poziomie zakładowym, gdzie pracownicy są tą stroną słabszą i bardzo łatwo jest ich, mówiąc kolokwialnie, wyrolować. W związku z tym Państwowa Inspekcja Pracy mówi, że na pewnych obszarach skala patologii rośnie, szczególnie jak chodzi właśnie o ten zakres umów, zleceń, które powinny być etatami, to już jest 20-kilka%. I teraz jak chodzi, tu już ostatni wątek odnośnie tych kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. No jednak dochodzenie przed sądem bardzo często trwa.
to nie jest takie proste i dobrze byłoby, żeby jakaś instytucja w Polsce mogła to poprawiać sytuację pracownika, czy, że tak powiem, likwidować patologię, pewną skalę zła możliwie szybko. I rzeczywiście jest dyskusja o tym i to już jest ten nowy rząd, żeby na przykład Państwowa Inspekcja Pracy mogła z automatu zamieniać umowy zlecenia na umowy etatowe, no tam, gdzie powinno to mieć miejsce. Wydaje mi się, że to jest o tyle dobra zmiana, że tak powiem, że rzeczywiście, tak jak powiedziałem, tych umów jest bardzo dużo. Z drugiej strony mamy wątpliwości, bo ten rząd postępuje dziwnie. Z jednej strony mówi, zwiększmy kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy, a z drugiej strony chce ograniczyć środki tejże Państwowej Inspekcji Pracy. W związku z tym jest to troszeczkę niezrozumiałe, czy jakiś brak spójności. Ale wydaje mi się, że akurat Państwowa Inspekcja Pracy, no, być policją to brzmi brutalnie, czy prokuraturą, natomiast wydaje mi się, że kierunek jednak jest dobry, żeby była taka instytucja, która mogłaby możliwie szybko, sprawnie, automatycznie likwidować pewnego rodzaju patologię, czy rzeczywiście, że tak powiem, narzucać pracodawcy po prostu pewne rozwiązania, bo jeżeli to miałoby tak wyglądać, a w dużej mierze tak wygląda, że Państwowa Inspekcja Pracy, która no dzisiaj jest niedofinansowana, słaba, ma być jeszcze mniej dofinansowana, że ona mówi, no w tej firmie to ewidentnie pracodawca łamie przepisy i mówi, drogi pracowniku, idź do sądu i sobie tam to załatwię latami na przykład, nie jest to najlepszy kierunek, więc naszym zdaniem tutaj radykalne zwiększanie roli Państwowej Inspekcji Pracy i jej kompetencje. Proszę bardzo, przekazywanie i pewnych, nazwijmy to mocno, policyjnych kompetencji w ścisłym tego słowa znaczeniu generalnie jest dobrym kierunkiem, o ile to mogłoby się przyczynić do poprawy sytuacji na rynku pracy. Ja tylko się zastanawiam, czy to nie jest kreowanie takiej atmosfery braku zaufania mimo wszystko i do strony pracodawców i do strony pracowników. Te kontrole, tak. Poszerzanie kompetencji ewentualnie. Ale jeszcze jedno zdanie odnośnie tego niezapowiedzianych kontroli. No według mojej wiedzy no nie ma kraju Unii Europejskiej, gdzie kontrole byłyby zapowiedziane, bo to w ogóle trochę mija się sens kontrolą. No jeżeli przez tydzień pracodawca może się przygotować, no to jest bardzo dziwne, dziwna forma kontroli. No rzeczywiście jednak kontrole jak mają być, no muszą być jakoś niezapowiedziane, żeby sprawdzić skalę nieprawidłowości, żeby pracodawca nie mógł ich ukryć. Więc wydaje mi się, że to nie jest kwestia braku zaufania. Powiedziałem, w większości krajów Unii związkowcy dogadują się z pracodawcami, a państwo kontroluje. W Polsce tego poziomu negocjacji na poziomie branżowym i krajowym nie ma, więc potrzebna jest instytucja, która będzie no dbać o to, żeby to prawo pracy było przestrzegane. Mi się wydaje, że jednak pewnego rodzaju kontrole czy likwidowanie patologii, no to tyle nie jest znoszenie zaufania, że jeżeli patologie są, to znaczy, że zaufania nie ma i być nie może, więc tutaj myślę, że ten kierunek zwiększenia kompetencji PIP-u jednak jest dobry. A pani mecenas, czy też nie jest tak, że te wszystkie zmiany, które mają wejść i te, które już obowiązują, czy one nie będą mimo wszystko generowały szarej strefy, wykraczania poza pewne granice prawa? Szara strefa w Polsce jest bardzo wysoka. Były badania Instytutu Austriackiego sprzed kilku lat. Jest podobno najwyższa w Europie i to, co się wyprawia w Polsce, jest rzeczywiście bardzo nieprzyjemną patologią. Natomiast no, trudno mi zgodzić się z opinią, że układy zbiorowe pracy służą ograniczeniu patologii. Układy zbiorowe pracy polegają na zwiększaniu uprawnień i przede wszystkim w sferze wynagrodzeń pracowników. Nie chcę być źle zrozumiana, ale niekiedy układy zbiorowe pracy mogą powodować nie tyle patologie, ale pewne trudne sytuacje. Przykładem jest górnictwo, gdzie skala tych różnych świadczeń na rzecz pracowników była już tak wysoka i nieporównywalna do innych branż, że jest ciężko się z tego wycofać, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej w górnictwie. Więc to nie jest tak, że układy minimalizują patologię. One po prostu zwiększają zakres uprawnień po stronie pracowników, a nierzadko też związków zawodowych, które sobie tam w tym układzie zapisują, uzgadniają z pracodawcą, na jakich zasadach będą strony współpracować. Nie wiem, czy zmiany spowodują patologię, czy wzrost szarej strefy. Być może, to znaczy, myślę, że to jest takie chyba dosyć obiektywne spojrzenie, dosyć racjonalne, że ten, kto będzie nieuczciwy, będzie szukał nowych rozwiązań na te przepisy. Natomiast ci, którzy kierują się w biznesie uczciwością, będą postępować dalej uczciwie. No, a rzeczywiście trzeba znaleźć rozwiązanie na tych, którzy się po prostu śmieją z tej sytuacji i może niekoniecznie w takim duchu policyjnym, państwa stróża nocnego, jak to kiedyś w Prusach bywało. Natomiast chodzi o to, żeby oni sobie nie uśmiechali się do tych przepisów nowych. Nie, po prostu nie grali na nosie dalej, na przykład Państwowej Inspekcji Pracy, na pewno. Trudno, ale jednocześnie nie sądzę,
żeby skala zjawiska była tak ogromna, jak się ją przedstawia. Po prostu jest wśród przedsiębiorców grupa pozytywnych przykładów, o których się nie opowiada. Tak to już jest, że media wyłapują zawsze te patologiczne przypadki. Spektakularne. I spektakularne. Ja w tych przepisach widzę po prostu problemy techniczne, organizacyjne z ich wykonaniem. Jeżeli przepisy zostaną stworzone dobrze i będą proste w wykonaniu, no to wtedy tych patologii będzie rzeczywiście mniej. Tylko to będzie łatwo, bo z tego co wiem, to cały czas nowelizujemy i wprowadzamy jakieś zmiany, a od dawna nie napisaliśmy nowej uchwały. Ja mam bardzo sceptyczne podejście do pomysłu, który jest ostatnio coraz głośniejszy, żeby stworzyć nowe kodeksy nawet prawa pracy. Bo to, co jest przedmiotem naszej dzisiejszej dyskusji, nie dotyczy nawet tyle złych przepisów, ile nierespektowania przepisów. I tego żadne prawo nie poprawi. To, co potrzebna jest zmiana mentalności? No niestety tak. Do wielu rzeczy obie strony na rynku pracy się przyzwyczaiły. Ja podałam jeden przykład, że ta nieuczciwość występuje po obu stronach. Bo strony nierzadko też wybierają umowy cywilnoprawne, bo wiedzą, że wtedy nie ma tych właśnie obowiązków ewidencyjnych i innych i wtedy jest rozmowa, ale dostaniesz więcej na rękę i ta druga strona to przyjmuje. Są też umowy właśnie dotyczące zaniżania chociażby zarobków. Ktoś pracuje na pełen etat, a wpisuje pół etatu. I to można powiedzieć oczywiście przymus jednej ze stron. No nie do końca tak jest, bo jest wtedy rozmowa, słuchaj, ale składki na ZUS i podatki pochłoną tyle i tyle i ty będziesz mieć mniej do wypłaty. Więc ta patologia dotyczy obu stron. Chociaż zgodzę się z tym, że no niestety ryzyko jest po jednej stronie tej, która zatrudnia. Panie redaktorze, jak pan krótko podsumowując, stroną uprzywilejowaną na rynku pracy jednak są pracodawcy, to oni narzucają warunki zatrudnienia, w związku z tym te patologie w zdecydowanej większości dotyczą ich i one są dla pracowników zazwyczaj niekorzystne. Ja też jestem zwolennikiem rozwiązań prostych i uniwersalnych. Przykładowo, myśmy chcieli od samego początku jako OPZZ, żeby 12 zł, możemy dyskutować ile, dotyczyło dokładnie wszystkich rodzajów umów. Również argumentowaliśmy i jesteśmy za tym, żeby dokładnie wszystkie rodzaje umów było składkowane, wtedy by znikła jakaś dysproporcja, że tu się opłaca na przykład zatrudniać w ramach umów o dzieło, czy w ramach umów zleceń trochę mniej teraz, tak jak dopłaty minimalne jest. Ale też kręcą pracodawcy, tak na marginesie, na przykład w sektorze ochrony. W związku z tym naszym zdaniem proste, uniwersalne rozwiązania, czyli płaca minimalna dla wszystkich rodzajów umów, czyli oskładkowane wszystkie rodzaje umów, czyli branżowe układy zbiorowe, czy układy zbiorowe po prostu dla całego rynku pracy. Tutaj górnicy często są takim rzeczywiście takim chłopcem do bicia. Przypomnę jednak, że to zatrudnienie w sektorze górniczym radykalnie od lat spadać, ludzie tracą pracę, więc tak wesoło akurat nim nie jest. Niemniej jednak branżowe układy zbiorowe też są dobre, co pokazują różne przykłady zachodnie, bo one też stabilizują sytuację na rynku pracy. Ona jest przewidywalna i dla pracowników, i dla pracodawców, więc wydaje mi się, że jednak ten kierunek na wprowadzenie uniwersalnych praw, układów, które dotyczą wszystkich pracowników i pracodawców, jest dobre też dla całej gospodarki. Ja tylko mam nadzieję, że to nie będzie produkowało kolejnych wymogów biurokratycznych mimo wszystko i pracodawcy będą mogli spokojni, przedsiębiorcy się skupiać na innowacyjnościach, rozwijaniu swoich firm, a nie na kolejnym produkowaniu papierków. Będziemy na pewno jeszcze o tym rozmawiać, zapewne pod koniec roku, żeby podsumować te zmiany, czy one były słuszne, czy niesłuszne. Na razie dziękuję serdecznie. Pani mecenas Monika Gładoch. Dziękuję bardzo. I pan redaktor Piotr Szumlewicz. Dziękuję bardzo.